Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Myślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład wstępny do szkoleń z wykorzystania produktów LIDAR, omawiając jego cele i sposób realizacji. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR pozwolą Państwu na znaczne zwiększenie kompetencji z zakresu wykorzystania danych LIDAR. Ważnym punktem szkoleń są wykłady, w których zapoznacie się Państwo z teoretycznymi zagadnieniami lotniczego skanowania laserowego, a także ćwiczenia, w których nabędziecie Państwo umiejętność przetwarzania danych LIDAR w różnych środowiskach aplikacyjnych. W szkoleniach LIDAR wzięli udział pracownicy ponad 200 organizacji o zróżnicowanych profilach działalności, począwszy od pracowników samorządów terytorialnych, jednostek naukowo-badawczych, a skończywszy na pracownikach parków narodowych. Wśród 1500 osób, które wypełniły ankietę rekrutacyjną, wyłoniono 300 uczestników szkoleń, których pogrupowano według branż lub wykonywanych obowiązków w pracy. Dzięki temu wyłoniono 15 grup tematycznych zainteresowanych wykorzystaniem danych LIDAR w służbach mundurowych, administracji publicznej, hydrologii, planowaniu przestrzennym, szeroko pojętej przyrodzie, szczególnych zagrożeniach, leśnictwu oraz nauce. Na cele realizacji niniejszych szkoleń przygotowano 9 wykładów oraz 26 ćwiczeń podstawowych i 10 dedykowanych, po 2 dla każdej z grupy tematycznej. Wykonując ćwiczenia podstawowe, poznacie Państwo możliwości wizualizacji danych LIDAR według różnych atrybutów, zarówno w oknie 2D, 3D i przekroju. Dowiadując się o najważniejszych parametrach produktów LIDAR wykonanych w ramach projektu ISOC. W trakcie zajęć zostaną dokonane podstawowe przetworzenia danych LIDAR, w których uczestnik szkolenia opracuje dane lotniczego skanowania laserowego, dokona klasyfikacji czy też wygeneruje produkty LIDAR. Ważnym procesem w pracy z danymi LIDAR jest kontrola jakości. Uczestnik w trakcie zajęć zostanie z nią zapoznany. Podczas szkoleń szczególną uwagę zwrócimy również na udostępnianie danych LIDAR oraz ich dostępność w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Ćwiczenia dedykowane zostały specjalnie opracowane pod kątem wykorzystania ich w poszczególnych branżach. Między innymi opracowano ćwiczenia z zakresu analizy przestrzennego rozkładu nasłonecznienia na dachach budynków, tworzenia profili podłużnych dla tras turystycznych oraz analizy widoczności, analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane LIDAR, analiza skutku spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej. Podczas szkoleń wykorzystywanych jest szereg aplikacji do przetwarzania danych LIDAR i produktów pochodnych, zaczynając od aplikacji QGIS, poprzez aplikację LP360, SAGE, LIS, a kończąc na aplikacji FugroViewer czy też Fusion. Wykłady oraz ćwiczenia przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, przekazujących swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu lotniczego skanowania laserowego. Zapraszam serdecznie do korzystania ze strony internetowej szkoleń LIDAR. Znajdziecie Państwo na niej pozostałe materiały szkoleniowe, a więc podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz prezentacje szkoleniowe wykorzystywane podczas zajęć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.